Michalina Szymborska, witam Państwa ponownie. To jest druga odsłona gorących pytań. Rozmawiamy dzisiaj o tym, czy wojna na Ukrainie wpłynie na koniec taniej żywności i czy tak naprawdę spowoduje koniec tej taniej żywności. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Jan Krzysztof Ardanowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Rady do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy prezydencie RP. Witam jeszcze raz, panie pośle. Serdecznie jeszcze raz pozdrawiam. Oraz dr Jacek Janiszewski, przewodniczący Rady Wellconomy, były minister rolnictwa. Nie zaznaczyłam. Dzień dobry państwu. I jeszcze raz witam panów. No właśnie, zacznijmy może od pana posła. Panie pośle, wiemy, że wojna powoduje ograniczenie eksportu zbóż i innych surowców rolnych z Ukrainy. Embarga też powodują podwyżki cen środków do produkcji rolnej. Czy w tej sytuacji rośnie presja na wzrost kosztów produkcji żywności? Koszty bardzo wzrosły w ostatnich miesiącach. To jest pochodna może polityki rosyjskiej, nie tylko samej wojny na Ukrainie. My szczęśliwie nie byliśmy uzależnieni od importu ukraińskiego. Były takie lata, kiedy import z Ukrainy mocno nam komplikował rynek. W tej chwili Ukraina raczej szukała, ostatnie lata szukała gdzie indziej możliwości eksportowania. Natomiast bardzo wzrosły koszty wszystkiego, co rolnicy w gospodarstwach wykorzystują. To są koszty nawozów, środków ochrony roślin, paliwa do napędu maszyn rolniczych, energii elektrycznej, wszystkich usług świadczonych w gospodarstwach, pasz. Więc te koszty poszybowały. Dość powiedzieć, że wzrost cen nawozów, w szczególności azotowych, tych niezbędnych wiosną, bez nawozów nie ma możliwości uzyskania satysfakcjonujących plonów. To jest podstawowa wiedza z nauki rolniczej. Więc te nawozy podrożały 4-5-krotnie. I to sprawiło, że wielu rolników nie było w stanie zastosować, szczególnie w tych pierwszych fazach, tuż po ruszeniu wegetacji. To niewątpliwie będzie miało wpływ na spadek plonów w Polsce. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody. Raczej zapowiada się suchy rok. To dodatkowo skomplikuje na słabych glebach plony. Więc trzeba liczyć się z tym, że te wzrosty kosztów będą przekładały się również na ceny żywności. Chociaż też uczciwie trzeba powiedzieć. To jest pewna wiedza, którą również telewizowie powinni mieć. To, za co płacimy przy kasie, pani Jacek Janiszewski, ja i każdy z nas jako konsumenci, w niewielkim stopniu, podkreślam, w niewielkim stopniu dociera jako zapłata za surowce rolne kupowane od rolnika. Łańcuch żywnościowy sprawia, że różnego rodzaju przetwórstwo, handel, ale również i pośrednicy, którzy są między niezorganizowanym, rozproszonym rolnictwem a większymi zakładami przetwórczymi, swoje marże, swoją część tej końcowej ceny zabiera, a rolnicy są tym elementem słabym, który bardzo często, gdyby nie pomoc państwa, gdyby nie system wsparcia publicznego, czy unijnego, czy krajowego, nie byliby w stanie po prostu egzystować. Więc nie obwiniajmy też rolników za wzrost cen żywności, za którą płacimy w sklepach czy na bazarkach, ponieważ wpływ tego, co dostają rolnicy, jest znikomy. Tak, panie ministrze, tutaj też pan poseł Ardanowski powiedział o tym, że właśnie mamy suchy rok, więc będzie potrzeba pewnie tego nawadniania. I ja chciałam zapytać, co zrobić, aby uzyskać poprawę w zakresie dostępności wody właśnie na cele rolnicze? Myślę, że to też bardzo duży wpływ ma nasz stosunek do Unii Europejskiej i odwrotnie, bo dosyć łatwo uzyskujemy środki finansowe, na przykład na zakup ciągników czy maszyn. Przeważnie nie są one produkowane w Polsce, a bardzo trudno jest uzyskać środki finansowe, które byśmy przeznaczyli na retencję, na poprawę stosunków wodnych w Polsce. W związku z tym na pewno sama produkcja i taka opieka nad ziemią, gdybym tak mógł powiedzieć trochę poetycznie, ma wielkie znaczenie. Ale chociażby w latach, kiedy mamy powodzie, my tej wody nie zatrzymujemy. Zdecydowanie z punktu widzenia tak zwanej retencji opartej na rowach, jeziorach, stawach, rozlewiskach i tak dalej. Mamy tu bardzo wiele do zrobienia i szczerze mówiąc, my
ludzie, którzy znają się na rolnictwie, tak jak Krzysztof, czy ja, czy nasi koledzy ministrowie, wiemy o tym doskonale, tylko dlatego między innymi organizuję od lat Wellconomy w Toruniu, ponieważ zrozumieć, jak istotne to jest, żebyśmy mieli wodę w Polsce, powinien człowiek spoza wsi. Nie my, bo my to wiemy. Człowiek spoza wsi. Także człowiek spoza wsi w Brukseli. Że to jest bardzo ważne nie tylko dla Polski, bo tutaj będziemy konkurować plonowaniem, ale dla Europy, chociażby w takich sytuacjach, kiedy mamy bardzo niebezpieczny wschód. Polska do tego jest przyzwyczajona, bo na wschodzie zawsze były wojny, na zachodzie, czyli Wielkopolsce, raz na kilkaset lat. W związku z tym musimy zweryfikować pewne poglądy. Ja zawsze od 30 lat funkcjonuję w takim przesłaniu, że trzeba myśleć daleko o przyszłości, jeśli chodzi o wieś, ziemię, wodę, państwo. A my ciągle jesteśmy, i to na pewno każdy z nas, byłych ministrów, potwierdzi, obecny pewnie też, jesteśmy zasypywani sprawami bieżącymi. Myślę, że to też dotyczy trochę Unii Europejskiej. Czyli u nas myśli się na 4 lata, ponieważ w 4 latach jest przeważnie 3 ministrów rolnictwa, w związku z tym nawet się dobrze nie rozsiądzie w fotelu, a cóż dopiero mówić o strategii. A w Unii Europejskiej jest 7 lat, czyli nie ma takiego tworu, takiego miejsca, w którym scinałyby się poglądy na kilkadziesiąt lat do przodu. I stąd to, co my zrobiliśmy, że będziemy rozmawiać jako byli ministrowie o pewnym europejskim poglądzie na wieś, to jest bardzo dużo. Tak, będziemy zaraz jeszcze wracać do tego wątku, panie ministrze. Teraz minister Ardanowski. Panie ministrze, rząd wprowadził dopłaty do nawozów i o tym też pan wcześniej zaczął mówić w swojej wypowiedzi. Czy dzięki temu ceny zbóż w tym roku mogą być mniejsze? Nie wiem, czy się słyszymy. Panie ministrze, czy się słyszymy? Jedno zdanie do komentarza do tego, o czym Jacek mówi. Jedno zdanie do tego, o czym mówi Jacek. Tak. Halo? Tak, ja pana słyszę. Słyszymy się? Tak. Dobrze, więc zdanie do tego, o czym mówił Jacek. Ja absolutnie jestem przekonany, że w rolnictwie jest potrzebne myślenie strategiczne wykraczające poza kadencje czteroletnie. Ja miałem okazję być tym ministrem prawie 2,5 roku, czyli i tak bardzo dużo jak na polskie standardy, a mimo to twierdzę, że ta bieżączka, jak to często mówimy, przytłaczała i konieczność rozwiązywania bieżących, doraźnych problemów często spychała na plan dalszy te rzeczy absolutnie podstawowe, takie choćby jak poprawność gospodarowania wodą. My mamy opady nie takie wysokie, ale też to nie jest jakiś dramat, to nie jest Sahara. Natomiast nieumiejętność zatrzymania tej wody, a jej rozkład jest w ciągu roku też nie zawsze korzystny, powoduje, że generalnie nie możemy realizować i programów nawodnieniowych, wykorzystywania wody do bardzo różnych celów. I tu nie tylko są potrzebne pieniądze, oczywiście duża retencja korytowa, rzeki, gdzie często mamy przeszkody ze strony organizacji ekologicznych, ona wymaga dużych nakładów. Natomiast chodzi o takie uproszczenie przepisów prawa, żeby mała retencja, ta szczególnie istotna właśnie na obszarach wiejskich, to o czym pan minister Janiszewski wspominał, podpiętrzenie jezior, stawów, zatrzymywanie wody w systemach melioracyjnych, czy tych otwartych, jakimi są rowy, czy w systemach zamkniętych, drenarskich. To nie wymaga jakichś wielkich pieniędzy, to wymaga jasności prawnej, że ten rolnik, który będzie to czynił, nie zostanie za to ukarany, że nie musi jakieś mitręgi przechodzić, uzyskując zgody, pozwolenia, tak jak ma to miejsce w tej chwili. Niestety projekt ustawy, który został przygotowany przeze mnie, bardzo zależało na tym prezydentowi Andrzejowi Dudzie, ten projekt nie jest dalej kontynuowany. Kwestia nawozów. Nawozy niezbędne, to wszyscy, którzy wiedzą, jak są odżywiane rośliny, te nawozy uznają jako ważny czynnik w sposób horrendalny. Saletra, która kosztowała koło 1000 zł za tonę, nieco ponad
1000 skoczyła do 5-6 tysięcy. Wielu rolników nie było w stanie tego kupić. Dlatego pomoc państwa w tym zakresie jest absolutnie niezbędna. Tu rząd wykazał się pewną szybkością procedowania, złożył wnioski do Brukseli. Niestety Bruksela, młyny brukselskie mielą tak wolno, że trwało 2 miesiące zastanawianie na tym, czy wolno w danym kraju jaki program przygotować. Kiedy kierunkowo wyrażono zgodę, no to się okazało, że notyfikacja jego programu spotyka ogromne problemy. No wreszcie dostaliśmy zgodę, żebyśmy z własnego budżetu 3 900 000 000 zł przeznaczyli na pomoc dla rolników, którzy dokonali zakupu nawozów, żeby obniżyć tę presję kosztową, żeby ci rolnicy mogli również taniej troszkę sprzedawać swoje produkty. Tylko że to wszystko jest bardzo późno. Pierwsze dawki, te startowe, które są niezbędne w rzepaku na przykład. Mówi się o tym, że azot ma rzepak z rzepakiem, a nie rzepak na polu da azot. Te pierwsze nawożenia niestety zmarnowaliśmy. To już będzie miało skutek oczywisty na spadek plonów. Dobrze, że te środki są uruchamiane, ale tu jest potrzebne pewne, wrócę do tego, pewne strategiczne zarządzanie również rezerwami, zarówno rezerwami żywności, które nie daj Boże, ale są konieczne w trudnych sytuacjach dla społeczeństwa, ale również może są potrzebne zapasy na przyszłość, że się użyła ta sytuacja, zapasy nawozów czy teliw niezbędnych w rolnictwie. Tu państwa nikt w tym nie wręczy. Panie ministrze, teraz chciałam jeszcze pana dopytać, bo tutaj jakby mówił o tym minister Ardanowski, że wprowadzanie tej pomocy dla Polski jest też spowalniane właśnie przez Komisję Europejską. Jak pan myśli, z czego to może wynikać, że te projekty pomocy właśnie są deprecjonowane, jeżeli chodzi o Komisję Europejską? Ja od lat, właściwie od samego początku, jestem zwolennikiem tego, żeby Polska w Unii Europejskiej była. Ale także jako racjonalista oceniam sytuację w ten sposób, że w takich chwilach nie tylko wojna, ale jakiegoś nadzwyczajnego zagrożenia, ten układ biurokratyczny nie działa. W związku z tym prawdopodobieństwo, że w przyszłości Unia Europejska będzie musiała wypracować pewne ścieżki na tego rodzaju sytuacje, jest wręcz konieczne. Więc w związku z tym sądzę, że Unia Europejska musi się w pewnym momencie przeprofilować. To tak jak trochę jak na Agorze w państwach, miastach greckich. Oczywiście demokracja jest, idziemy, decydujemy, ale jest czas wojny i wtedy ktoś jest królem i on podejmuje zasadnicze decyzje. Sądzę, że jeden z postulatów, który będziemy mieli jako byli ministrowie, to właśnie między innymi takie rozwiązanie, że parlament, rada podejmują decyzję, że jest jakaś mała grupa osób, która decyduje o przekwalifikowaniu środków finansowych na inne ważniejsze zadania niż dotychczas, albo podwyższenie składki po to, żeby mieć te zasoby. Ja jeszcze tylko na chwileczkę chciałbym do państwa wszystkich, którzy nas oglądają, powiedzieć, że oczywiście będziemy się wszyscy denerwować ze ceny zbóż, że ceny nabiału, że ceny wszystkiego rosną. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Wojna jest przy naszej granicy. Cieszmy się, że ona jeszcze nie jest u nas. I każde wyrzeczenie, które musimy ponieść, w tym przypadku jest konieczne. I musimy mieć do tego ogromną cierpliwość i wytrzymać to po prostu najzwyczajniej w świecie. Powiem to, co moja mama zawsze mówiła, że wszystko może się na świecie zdarzyć, byle wojny nie było. Tak, panie ministrze, jeszcze chciałam ostatnie zdanie oddać dla ministra Ardanowskiego, bo już tutaj króciutko nam się powoli zaczyna kończyć czas. Panie ministrze, kiedy możemy liczyć faktycznie na ustabilizowanie się tych cen? Nie wiem, to jest dopiero, bo my w dalszym ciągu nie wiemy, nie tylko na Ukrainie, ile będzie zbiorów, czy Ukraina będzie wymagała naszej pomocy, Ukraina, czy nie będzie wymagała pomocy. To porównanie z mostem powietrznym do Berlina Zachodniego jest i trafne, i nietrafne, ponieważ co innego jest żywić, tam wtedy około 2 000 000 mieszkańców Berlina było, a co innego około 40 milionów Ukraińców z tak ogromnymi miastami, większymi od Berlina jak Kijów. My musimy mieć pewne zapasy,
I po tak, to, żeby mieć bezpieczeństwo żywnościowe i również gościć tych naszych gości z Ukrainy. Tak, Jedno zdanie ostatnie. Każdy, czy nie jest rolnikiem, czy nie jest rolnikiem, może pomóc na tym rynku żywności, oszczędzając żywność, nie marnując żywności. Każdy powinien rozumieć, jak napięta jest sytuacja. I tu stawiamy kropkę, panie ministrze. Ja powiem tylko, że dzisiaj moimi gośćmi byli Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jacek Janiszewski. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję bardzo.